Marcin z Szymonem wracają na yard z granatowym vanem. Żeby im na nas nie wywalili z jazdy, że to nie to auto. To, że jak nas policja zatrzyma i powie, ty, skąd to auto? No właśnie. Co powiemy? No co, my będziemy dzwonić na yard. Policjant już idzie. To nie jest policja, to jest tykaciarz. Jedź, no. Szymak, dawaj tam. Tutaj? No tutaj Justyna mówi. Tutaj dajemy, czy tam za barierkę. A to czyja BMW, twoja? To jest moje, no. Jak dasz, to radę tu włożyć i później wyjąć bez zarysowania niczego dookoła, no to okej. Spróbujemy, może się uda, nie? No nie, nie może, ma się udać, albo stawiamy tu. Dawaj. Jeszcze? Dawaj. Okej. No. Jeszcze? Tutaj będzie miał dobrze, nie? Już dostaliśmy parędziesiąt mandatów tutaj, na tej ulicy. Sprawa ciągła się rok, musieliśmy niestety za wszystko zapłacić. Teraz parkujemy tutaj ciągle. No i co? Patrzymy, czy ktoś nie idzie i nam mandatu nie daje. On się chyba, Marcin, nie zmieści tutaj. Zmieści się, zmieści się. Tutaj są same krzaki, więc możesz go do przodu pchnąć. Ty, Marcin... No, nie, zawadzisz. Do przodu jeszcze. To damy jeszcze do przodu trochę, do samego drzewa. Chcesz mi powiedzieć, że ty go potem stąd wyciągniesz? Pewnie, że tak. No nie. O! No! No, to myśmy cały chodnik zablokowali. Słuchaj, Marcin, zostaw go. Zostaw go, on tutaj nie będzie stał i tak za długo, bo i tak musimy coś z nim zrobić. Dzisiaj już nie ma czasu. Będziemy się martwić jutro.